You know what, boss? What? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It was a tough job, but we finally have Morello where we want him. Now one last step remains. Eliminate him. In his sections of the city, there's theft, robbery, blackmail, illegal lotteries, gaming rooms, and whorehouses appearing all the time. But what's the biggest problem? Drugs? Horseshit. The problem is that we don't get a cent out of it. That'll change as soon as we get rid of Morello. His organization will collapse, and all those small-time cheats, thieves, and criminals will kill each other without anybody over there to maintain order. Today we can finally remove that bastard once and for all. No hej, hej, witam was serdecznie. Zaczynamy naprawdę. Zaczyna się ciekawie, cieplutko się robi, jak się mówi. Almost never shows himself in public. Goes everywhere in his bulletproof limo, clammed up like some seashell. But today he's coming out. He's going to theater to do some socializing with the creme de la creme of Lost Heaven. And we'll be there to show him something too. Isn't this a bit risky? It's risky, but this is our only opportunity to waste him in public and show everyone our power. We'll do it like this. Wait in front of the building until the end of the show. People will start coming out, so there'll be a lot of confusion. With Morello trying to make his way out, his guerrillas won't have much of a chance to notice us before we hit him. Make sure you don't draw any attention to yourselves, so no shooting. Pull your weapons when you see him. I hope I still recognize him. Shouldn't be hard. Morello likes to wear his white suits. Not many people wear them these days. Each of you get a Thompson or Lupara from Vincenzo. Wait out in front of the theater on Central Island until Morello comes out. Then go to it. The performance ends at 9 o'clock, so make sure you're there on time. It should work out fine, so don't come back without his head. Okay, boss, let's get to it. No to moi mili państwo, jedziemy. Idziemy. Ale zadumiony. Dużo papierosów. O, gościu to już śpi. Dobrze. Idziemy do pana Vincenzo. Który nam poda parę smakowitych przekąsek. Thompson 1928. Vincenzo. Today we need some real heavy artillery. We're gonna rub out Morello. Well, I think 600 shots per minute from an old Tommy gun should do the trick. At the same time, we could stick to the ancient ways and use a more traditional Sicilian weapon for a job of this size. No, nieźle, nieźle. No jest, dobra, bierzemy. Co tam nam dają? Obrzyna. Słuchajcie, no to wyczytałem ostatnio na internecie, że to misję można przejść w dwojaki sposób. Jakiś szybki wóz potrzebujemy. Tylko jakim szybkim, jak myślicie, który będzie taki dobry szybki wozem, żeby to ogólnie załatwić? Chyba wiem jakim. Pojedziemy na tym pomarańczowym. Co wy na to? No dawaj, wypad, wypad. Dobra. No, ty, zaklinowałem się. No jest, dobra. Tym pojedziemy wozem. On jest w miarę taki szybki. Dobra. Pauli tam chce wyjść, widać, że zapomniał pociągnąć za klamkę. Po prostu będziemy jechać, musimy go załatwić w czasie jazdy. Więc do zobaczenia za chwilę, jak będę jechał pod miejsce misji. Więc za chwilę się spotykamy. Na razie. No dojeżdżamy do punktu docelowego. Zaraz zrobimy tak, że
Oho. Jedzie na lotnisko. O kurna, mamy za wolny samochód. Ha, ty! No dawaj, dawaj! Szybciej, dawaj, dawaj, będę musiał ten samolot zniszczyć. A nie mam zamiaru. Dawaj. Dawaj, 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 dawajcie, no, muszę tutaj... A! Kurna. Bo jest jeszcze... Jedno zakończenie, że jak będziecie jechać obok niego, to on pojedzie prosto. Idziemy. Come on, dawajcie, dochodźcie, chodźcie. No zaraz wrócę. No już jestem. Dobra, biegniemy raz, dwa. Musimy zniszczyć samolot. Jak leci. No już idę. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra. No wychodź. Musimy w silniki naparzać. Come on, you heap of junk. Hold on. No i Morello, lecisz i giniesz. Nie mów też, że on poleci zaraz. No, no! Sam, shoot! Bastards! Kill him, Sam! Damn it, Polly! Wow. Yes! Yes! Whoa! How did you fix the car? Better ask Sam. Why ain't you a mechanic, Sam? That works too dirty for me. No! No panowie. Nie ma co. Pojedziemy teraz do Luca Bertone. Zrobiliśmy pierwsze zakończenie. Jeszcze jest drugie, no ale drugiego nie udało się, zależy od samochodu. W necie możemy wyczytać, że jest drugie zakończenie, które mówi nam o tym, że jeżeli będziemy blisko po lewej stronie trasy, będziemy mogli wykonać drugie zakończenie, które będzie polegało na tym, że on leci na jakiś most budowany. I też tam go załatwimy. No ale... C'est la vie, takie życie. Tak, każdy większość graczy przechodzi tą grę w takim położeniu.
Więc nie ma co się denerwować. Teraz jak to wie, jak oni tu wjechali, kurde. Tutaj? Coś tu? Nie. Czekajcie, trzeba to wyjechać. No nie, zjedziemy do Lucasa Bertona, ma tam znowu jakiś dla nas piękny samochodzik. Zobaczymy jaki. A więc do zobaczenia za kilkanaście chwil. Dla was to będzie sekundy, ja muszę tam dojechać, etc. i tak dalej. Więc do zobaczenia. No, hej. Idziemy do naszego przyjaciela. I still got some work today. I'll stop by after. Mhm. Czyli musimy... I tak musimy ich zawieźć najpierw i tak, dobra. No już jesteśmy z powrotem. No musiałem ich zawieźć, no. Zobaczymy. A to możemy sobie... Dobra. Co tam masz dla mnie dzisiaj? Hey, Tommy. Hey, you got anything for me today? Well, today was a little rough. Oh. You know, the guys left the car here that was involved in a chase with the cops, and I kind of need to get it out of here fast. Why didn't they dump it themselves? Oh, well, we had a deal worked out with them, but it was meant to be a sure thing, and it didn't work out. They were a little pissed, so they left it here. What's in it for me? A lovely German sports car. That's worth the risk. I'll do it. What can I do? There's them, Chica. Yeah, it's pretty simple. Take the car to the cliffs outside of town and dump it in the sea. Cool. But if the coppers spot you, there'll be trouble, so you gotta shake them. Okay. Oh, Jesus. Gdzie ja mam w ogóle wywalić go? Gdzie jest strzałka? Tam! Poszukiwany, tak? Ale jak mi do... Pojedziemy sobie tutaj. Pojedziemy tutaj. Póki jest jako poszukiwany.
trochę ten. Jestem tak bardziej skoncentrowany. Jak mam kurde jechać? Żeby to nie było tylko policji. Please, 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 please. Fuck! Cholera. Kurde, ale odjebałem. Ja pierdziel, ale odjebałem. Dobra, wrócę. Słuchajcie, no jestem już tutaj przy... Chodź tu. Dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. Teraz tego. Otwieramy. Wsiądź przed nimi drzwiami. No! Tylko, że nie mogę jechać tym samochodem. A. No i pojedziemy ze Falconem i Yellowkerem. No nic. Zaraz wrócę, jak będziemy u samego Lucasa. No już dojeżdżam do punktu właśnie do odbioru. Jakiego by wozu się nauczymy w ogóle tu zwinąć? No, jest ten nasz Falconer. Tutaj jest policja. Czatuje na nas. Co życie to wimy. No. Okay, where's the car? That guy came in for it a while ago and drove off. But he said he was going for dinner at Roy's Grill. Oh. It's downtown. It's just a little way from Pepe's restaurant. Hey, if you hurry, you'll still find a car there. What's going on? Today's customer appreciation day? This one's an exception. He owes me. Dużą kasę. I did a bunch of jobs for him and I haven't seen dollar one. God knows what he does, but at the same time he acts like a classy guy. Now this way he pays his debts and I pay my debt to you. You better get going. Right. No dobra. Mamy kolejny wóz. Celeste Morgan Pinty zaparkowałem przed restauracją Royce. Grill. Pojedziemy swoim wozem. Łe! Panowie, to jest bardzo bliziutko. Zobaczymy, że nikt nie patrzy i heja, lecimy. Łe! No zobaczycie, co się będzie działo. Sekund 5 i... Tu se skręcimy. Mamy Thompsona, ale ja nie będę go używać. Dobra,
co wyruszymy tym swoim pięknym wozem. Aha, gdzieś tutaj jest ten samochód, tak? Nikt go nie pilnuje, nikt nie pilnuje. O ty w mordę! Nieźle! Na razie! O, sorry. Trzeba wjechać stamtąd. Ale nie w tym kierunku pojechaliśmy. Dobra. Ale może pojedziemy sobie inną drogą. Jest jeszcze jedna. Nic straconego. Pojedziemy sobie przez tą tutaj trasę, która jest. Więc nie mamy co się stresować. Fajny wóz, nie ma co powiedzieć. Szybciutko się rozpędza. Czy pojedziemy inną drogą, to razem ze mną pojedziecie? I nawet z miarę w miarę. No nie, zobaczymy co się będzie działo, jak dojadę do baru Saleriego.